Dzisiaj czeka Was prawdziwy eksperyment. Połączymy ze sobą dwie techniki fotograficzne, o których filmy znajdziecie na tym kanale. Cyjanotypię i Brąz Van Dyck. Zapraszam! Nie wiadomo, kto pierwszy połączył ze sobą te dwie techniki, ale ponieważ, jak wiadomo, wszystkie najciekawsze wynalazki powstały w wyniku błędu, zapewne nie inaczej było też tutaj. Prześwietloną czy też nieudaną cyjanotypię zamiast wyrzucać można wykorzystać jako podkład do brązu Van Dyck. A w związku z tym, że obydwie emulsje wzajemnie się wybielają, można się spodziewać interesujących efektów w światłach i półcieniach. Najpierw przygotuję papier, natomiast szczegółowe instrukcje na temat tego, jak i z czego przygotować emulsję do cyjanotypii, znajdziecie w filmie o cyjanotypii, który też znajduje się na tym kanale. Link do niego jest w opisie. W butelce oznaczonej literą A mam roztwór wodny cytrynianu amonu żelaza, natomiast w butelce oznaczonej literą B znajduje się roztwór żelazicy janku potasu. Te dwa roztwory połączone ze sobą tworzą światłoczułą emulsję do cyjanotypii, którą pokryję papier. Łączę ze sobą obydwa roztwory w równych proporcjach. Środki ostrożności przy robieniu odbitek tą techniką są takie same jak w przypadku cyjanotypii i brązu Van Dyck. Ograniczajcie więc kontakt odczynników ze skórą i oczami, stosując rękawiczki nitrylowe i gogle ochronne. Powstałą w mieszaninę nanoszę na papier pędzlem. Używam papieru do akwareli i pędzla gąbkowego. Emulsję nanoszę raz wzdłuż, a raz w poprzek włókien papieru, w podobny sposób jak w przypadku innych technik szlachetnych. Następnie suszę papier w całkowitej ciemności lub pomagam sobie suszarką do włosów nastawioną na zimny strumień powietrza. Gdy papier jest już suchy, układam na nim kompozycję z roślin i negatywów wydrukowanych na folii. Następnie przykrywam szkłem, spinam klipsami do papieru i naświetlam promieniami UV, czyli słońcem albo naświetlarką UV, o 2-3 razy dłużej niż zrobiłabym to robiąc samą tylko cyjanotypię. Teraz wywołanie tak, jak normalnie wywołujemy cyjanotypię, czyli wypłukanie w wodzie tak długo, aż ta przestanie mieć żółtawy zafarb. Zobaczcie, sarny z negatywów są całkowicie niewidoczne. Wygląda na to, że mamy idealnie prześwietloną cyjanotypię. Po wywołaniu trzeba koniecznie całkowicie wysuszyć odbitkę. Można to zrobić na powietrzu albo wspomóc się suszarką do włosów. W międzyczasie przygotuję emulsję brązu Van Dyck. Szczegółowy film o tym, jak to zrobić, też znajdziecie na tym kanale. Link do niego zostawię w opisie. Wprowadzimy do niego tylko jedną modyfikację. Mianowicie należy emulsję Van Dyck rozcieńczyć w proporcjach 1:1 z wodą, żeby nie była zbyt agresywna. Ważne jest też, żeby była świeża, co znaczy, że nie powinna być starsza niż powiedzmy 2-3 miesiące. Nalewam do zlewki 10 ml gotowej emulsji Van Dyck, a następnie dolewam do niej 10 ml wody destylowanej lub demineralizowanej. Delikatnie zamieszam i emulsja do Blue Van Dyck jest gotowa do nałożenia na cyjanotypię. W odróżnieniu od sposobu nakładania cyjanotypii, tutaj zamiast przykładać uwagę do równomiernego nałożenia emulsji, bardziej skupiam się na poszczególnych obszarach obrazu, na który chcę ją nałożyć. Zauważcie, że w miejscach, w których nałożyłam więcej Van Dycka, niebieski kolor cyjanotypii staje się coraz jaśniejszy i odsłania prześwietlony obraz.
Nawet sarny, których wcześniej nie było widać, zaczynają się pojawiać. Przed ponownym naświetleniem odbitkę trzeba jeszcze dobrze wysuszyć. Tutaj sugeruję Wam przyspieszenie suszenia, na przykład suszarką do włosów, gdyż im dłużej mokra emulsja Van Dyke będzie leżała na cyjanotypi, tym silniejsze będzie jej wybielanie. Na wysuszonym papierze ponownie ułożyłam kompozycję z roślin i tym razem pozytywu z sarnami wydrukowanego na folii. Przesunięcia rejestru wykorzystam dla osiągnięcia interesujących efektów wizualnych. Naświetlam tak, jakbym naświetlała normalny brąz Van Dyke, po czym wywołuję go w ten sam sposób. Najpierw płukanie w wodzie przez kilka minut. Następnie przez minutę płukanie w wodzie z solidną szczyptą kwasku cytrynowego. A na koniec w utrwalaczu do Van Dyke, na który się składa roztwór wodny kiosiarczanu sodu z węglanem sodu. Szczegółową instrukcję o tym, jak go przygotować, znajdziecie w filmie o brązie Van Dyke, który znajdziecie na tym kanale. Jeśli jestem zadowolona z efektu, mogę uznać odbitkę za skończoną i wypłukać przez pół godziny pod bieżącą wodą. Jeśli natomiast nie podoba mi się, to mogę ją wysuszyć i ponownie pokryć cyjanotypią. Ten naprzemienny proces cyjanotypia na zmianę z Van Dyke można powtarzać na jednej odbitce tak długo, aż będziemy zadowoleni z efektu, albo tak długo, jak wytrzyma to papier. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych technik, to subskrybujcie ten kanał. Natomiast jeśli chcecie jeszcze więcej fotoalchemicznej wiedzy, to dołączcie do fotoalchemików na Facebooku. Jak to zrobić, znajdziecie w linku w opisie do tego filmu. A tymczasem następny odcinek będzie także w klimacie eksperymentów. Przyjrzymy się w nim chemigramom. Do zobaczenia!